jestem. PS-a trzeba wziąć. GPRS. Dawać podać. Panowie, 10 minut, za chwilę ruszamy regeneracyjny, czyli co 2 minuty gwizdek, 15 sekund, lekkie przyspieszenie. To pierwsze zrobić tak z wyczuciem sobie. Po 10 minutach rozgrzewka, drugi raz 10 minut i później przychodzimy na górę. Jasne? Macie to boisko do dyspozycji, możecie po całym biegać. Ruszamy, dawaj. 2 minuty truchcik, 15 sekund, lekkie przyspieszenie, będzie gwizdek. Dawaj, 7, bo nas nie ma. Będziu, jestem z wami. Boszyn, idziesz do nas. Tak. Jeden kumaty. Zobaczcie, panowie, szybko pokażę, żebyśmy nie marnowali czasu. Pierwsza stacja, 30 sekund ćwiczeń, 30 sekund na przejście. Przyklęknąć sobie, jadę. Góra pracuje. Łokcie przy sobie, ręka do przodu. Trochę macie już pracy wykonanej. Pracujemy 30 sekund nie na pełnym gazie. Zwróć uwagę na dokładność. Trochę z rozsądkiem, bo trochę popracujecie, tak? Druga stacja, część ćwiczeń znacie, bo robiliście. Robię na brzuch. Siadamy sobie. I jedziemy, hop. Nogi w górze. Dotykam tylko i ze skrętem, tak? Już może następna trójeczka dostać. Tutaj też znacie. Wypychanie. Tak jakbyśmy gryf mieli, tak? Hop, jadę sobie do góry. Następna trójeczka. Tutaj mamy pajacyk. Pierwsza seria, robię sobie hop to. Druga, robimy do wykroku, tak? Kto tam miał coś z nogami nie tak, to tylko robi górę. I tu jedziemy, panowie, sobie pompeczki. Też robiliście hop. Lekko uginam, hop. I zmiana. Podrobanie. Jeszcze chwila. Tak, dobrze. Zostawiam. Salut. Dobra. Kto ma słaby zegarek, to też zostawiam. Bateria. One już są stare chyba, są ładowane na maksa i 15. Tu się nie pomyliłem, 16, 17, 15. Brawo. Boszny, ile dałeś? 15. Wczoraj? Ciężko. Wczoraj 10, tyle ile minut. Brawo. Wszystkie GPS-y? Tak jak było przewidziane, tak jest. Przejmujecie Insta dzisiaj? Tak, przejmujemy, ale to jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone. Serwery będą płonąć? Zobaczymy. Czy skóra to rozkręci? Kogo masz do pary? Skórkę, kogoś jeszcze? Skórkę, Krzepa, Łaboja, Bediego, Hojne. Wszystkich młodych. Wszystkich młodych, którzy są chętni. To jest bardzo mocna ekipa. Spokojnie byśmy mogli taką szóstkę, siódemkę, no nie wiem, wręczną byśmy mogli grać taką ekipą. Na dużym, na wysokim poziomie. Dobra, moli, nie. Kolejny dzień obozu, wczoraj sparring. Dosyć ostry ślizg na tobie, wszystko ok? No, okej. Jeżeli chodzi o całości, no to okej. Na pewno zawsze są jakieś drobne. Nawet nie uraz, ale dyskomfort, bo ciężko trenujemy normalnie, po to tu jesteśmy. Ale jakoś tam jest ok. Myślę, że damy radę. Za dwa dni znowu gramy mecz kontrolny. No i myślę, że będzie dobrze. Jesteś już tutaj po kilkunastu, jak nie dziesięciu obozach przygotowawczych. Jak oceniłbyś atmosferę? No, atmosfera jest fajna, ale nie przychodziliśmy tu, żeby atmosferę zrobić, po prostu, żeby ciężka praca zrobić, prawda? Po to się przygotowuję, ale jeżeli chodzi o atmosferę, to na pewno jest dobrze, bo widać, że wszyscy pracują solidnie, tak jak powinny i tak trzymamy. Wyniki w sparingach też drużyny budują. No tak, każdy wynik pozytywny to zawsze się buduje. Wiadomo,
nie ma co płacić na tych wyniki sparingowe, bo tak naprawdę liga to wszystko zweryfikuje, nie? Nieraz już była taka sytuacja, że wygrywamy dużo sparingu i tak dalej, a później w lidze się nie przekładało na lidze. A nieraz też był na odwrót, że nieraz te sparingu słabo wyglądały i tak dalej, bo wiadomo, jesteśmy, bo nieraz byliśmy na jakiś inny okres przygotowawczy, noga ciężka i tak dalej, ale teraz później na ligę się inaczej użyło. Najważniejsze jest, żeby się każdy dawać siebie wszystko na obóz, się przygotować jak najlepiej i myślę, że będzie dobrze w lidze. Średnia ocen z dzisiaj, trenerze? Mogę to się powiedzieć, ale myślę, że w granicach 16, tak jak było przewidziane. Bo były 17, 18 nie było żadnej, 15 były, także... No, bramkarze trochę zaniżyli, bo dają po 12, także... Może być troszeczkę niżej, około 14-15. Ale rozumiem, że im bliżej ligi, skala idzie w dół. Tak, zawsze tak jest, chociaż w mikrocyklu to wygląda na następująco, że czym pierwsze treningi w mikrocyklu założenia są... Przecież pierwszy trening nie jest wysoki, te dwa następne są wyższe, natomiast rozruch powinno być już bardzo, bardzo lekko. Cześć panowie. Widzieliśmy na Instagramie, że gracie w szachy i przyszliśmy zobaczyć. Takie podziemie tutaj. Jak się ma sytuacja, klub szachowy. No ale było, że Łaboj gra skrzepo. Już widzę, że jeden nie gra. Wygrany zostaje. Zaraz werdykt ogłoszony. Jestem zawiedziony, że tak mało głosów. Czekaj. Muszę tu gdzieś, gdzie krzepo ma zdjęcie. Patrz to. Kamera, latająca kamera. Profesjonaliści. Z drona nagrane. Mi się wydaje, że wy Instagrama klubowego już na stałe przyjmiecie. Jedno ujęcie od razu wyszło. Dobra, kurde. Już zapomniałem, co mam robić. Cyk, cyk. Cyk, i teraz co napisać do tego? Czy tu jest potrzebne coś dopisywać? And the winner is. O Jezus, Marek Szypek, ty masz klawiaturę dziwną. Nie od. No to będzie słabe ujęcie, to ostatnie. Nie wiem, to trzeba jakoś przemyśleć. Krzepo, co powiesz o tym? No duża kasa. Duża. No, bardzo ładnie. No. Bardzo ładnie. Czyli jeszcze gif. Jeszcze ale dopisz Łabołajka, żeby ten było, nie? No właśnie nie, pokażę, żeby jakoś, wiesz, palcem pokazali taki gif, nie? No. Poker, FIFA to wiadomo, że na zgrupowaniu bywa często, ale szachy chyba rzadziej się zdarza. Skąd to u was takie zainteresowanie? Na jednym z wyjazdów chyba na puchar jechaliśmy, nie? Tak. Z Sosnowca. To Krzepo grał akurat. No i pobrałem aplikację i zaczęliśmy grać. Czyli świeża sprawa. No, dosyć świeżo. Ale już zaawansowani. Zaawansowani, tak. No tak, uczeń przebił mistrza. Rozwijamy się cały czas. Krzepo ogląda filmiki. Na YouTubie. Szach. Kurde. Kłopoty, Łabojki. Nie, szczerze. Strach się odzywać teraz. Nie, 15 minut wcześniej mogłeś przyjść z tą kamerą. Możemy dubla zrobić za chwilę. Jeszcze raz to nagramy, odwróćmy teraz. Szybko przesiadaj się, Łabo, za Kubę. Poszło. Oficjalnie już wiedzą, kto wygrał. Już zrobiłeś robotę, już teraz możesz przegrywać. Ludzie wierzyli. Nie, jeszcze nie wiedzą, że przesuwa. A kto w ankiecie prowadził w typach? Krzepo i to nie docenili cię. Zawsze biorę jest wychowanka. Młody Krzepisz wygrał. Młody Krzepisz. Aris wam nie wierzył? Aris. No. Fajnie, ja z nim w pokoju jestem. Koniec. Ja. Nie ma szans. Muszę odpocząć. Za dużo. Brawo, Chojna. Krzepo, spróbuj Chojna.
Nie, bo musimy lecieć. Regeneracja teraz, regeneracja. Then pass out and then try to turn fast. And. Pokaż. Od początku step. Ale jaja. Trzyma się lepiej. Bardziej zobaczymy. Chcesz jeszcze? Zobaczymy. Nie, no nie, nie spadnie raczej, tylko będzie mi tak... Jezus Maria, ale dziwnie. Normalnie głową ruszać się mogę. Tylko skaczę trochę. No zobaczymy. Jeden upadek i kończymy. No będziesz co bronił. Ale będę. No zobaczymy. Znosi mnie na jedną stronę. Uj, kurwa. Ja się zaczepiłem. Ej, widać mnie? Myślę, że tak. Skórę trzeba zawołać. Dobrze mi, ładnie mi, co? Z tą kamerką. Dobrze. Ale jaja. Fajne pomysły. Jedziemy. Ruszamy. Ale ile mam czasu? 20 minut. Mało. Kluca bomba mało. Kluca bomba mało. Skaczę. A z piękiem też? Mam nadzieję, że to puści. Wypipka jak coś. Widać Jordan, powie coś do kamery. Będę miał taki odcisk na czole, 3 dni będzie się trzymał. Ale dobrze, niech widzą, jak ciężko trenujemy. A to z karnego? Nie wiem, czy tu. W który chcesz? Dobra, myślę, że normalnie muszę. Na interwencję czy normalnie? Normalnie. Zobaczymy, może akurat się uda. Co? Może akurat się uda, dawaj. Na interwencję? Nie, no normalnie. Bardziej meczowo nie podejdę.
niestety. O, za mocna! Dobra, kończę, ostatnia. Mam nadzieję, że nie było widać.